każdy z nas, ja i ty i my wszyscy nosimy w sobie pytanie, jak dostąpić zbawienia? To jest najważniejsze, a może i jedyne pytanie naszego życia. Tym się różnimy od wszystkich innych istot żyjących, że ciągle czegoś szukamy, ciągle o coś pytamy. Jesteśmy istotami szukającymi, pytającymi. Dlaczego? Dlatego, że nosimy w sobie pragnienie życia i szczęścia. Chcemy być szczęśliwi, chcemy żyć pełnią życia, a tymczasem to życie i to szczęście ciągle jest zagrożone. Ciągle nam czegoś brak i dlatego ciągle szukamy zbawienia. W rozlicznych, codziennych kłopotach, w różnych sytuacjach możemy sami siebie wybawić od jakiegoś braku, od jakiegoś zła. Przy pomocy naszych zdolności, przy pomocy wysiłku własnego, posiadanych środków. Ale stajemy prędzej czy później w obliczu pytania nie o zbawienie jakieś cząstkowe, chwilowe, ale o zbawienie jakieś pełne, ostateczne. I pytamy, co to znaczy ostatecznie być zbawionym. Chodzi w końcu zawsze o to, żeby być wybawionym od poczucia bezsensu naszego życia albo od braku sensu życia. Życie zaś wtedy jest pozbawione sensu, kiedy kończy się śmiercią. Śmierć czyni nasze życie bezsensownym. Zbawić człowieka oznacza więc ostatecznie wybawić go od śmierci. Zbawienie znaczy więc tyle, co życie wieczne, życie pełne, życie niezagrożone śmiercią. Wszystko, co prowadzi do takiego życia, nadaje naszemu życiu sens. Natomiast wszystko, co staje na drodze do takiego życia, co jest przeszkodą, to wszystko pozbawia życia sensu. Otóż z takiego pojęcia zbawienia w znaczeniu jakimś pełnym, ostatecznym wynika, że zbawić człowieka może tylko Bóg, bo tylko Bóg jest źródłem życia. Człowiek nie ma w sobie źródła życia. Człowiek zawdzięcza swoje życie Bogu. Człowiek żyje dzięki Bogu. I dlatego tylko Bóg może wybawić człowieka od śmierci i dać mu życie po śmierci, dać mu życie wieczne, czyli zbawienie. Nieszczęście natomiast człowieka jest to, co go oddziela od Boga, źródła życia. To, co oddziela człowieka od Boga, zrywa łączność człowieka z Bogiem, to nazywa się grzechem. Grzech powoduje śmierć, bo odrywa człowieka od Boga, źródła życia. Dlatego zbawienie polega ostatecznie na wybawieniu człowieka od grzechu i śmierci. Tylko Bóg jest więc Zbawicielem w prawdziwym i ostatecznym znaczeniu tego słowa, bo tylko On może wybawić człowieka od grzechu i śmierci. I dlatego tylko On może nam dać poczucie sensu wszystkich wydarzeń oraz pełnię życia, radości i szczęścia. On tylko może dać człowiekowi wypełnienie tych wszystkich dobrych pragnień i dążeń, które w języku wszystkich religii nazywa się niebem. I Bóg rzeczywiście zbawia człowieka. Świadczy o tym Biblia, księga, ten jest zbiór ksiąg zawierających historię zbawienia, Boży plan zbawienia i jego realizację w kolejnych etapach czasu. A Biblia szczególnie mówi o ostatecznej realizacji Bożego planu zbawienia, świadczącego o Jego miłości względem człowieka. Dokonało się to przez zesłanie na ziemię drugiej osoby Bożej, jednorodzonego Syna Bożego, Słowa Przedwiecznego dla zbawienia człowieka. Jak mówi święty Paweł w liście do Galatów: gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swojego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Albo jak mówi święty Jan: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten Syn Boży, stawszy się człowiekiem, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, przyjął imię Jezus, to znaczy Bóg zbawia. Tak mówi anioł do Józefa: porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Nazywa się on także Emanuel, to znaczy Bóg z nami. On przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je obficie. On przyniósł ludziom odpuszczenie grzechów i żywot wieczny. On przyszedł rozwiązać wszystkie problemy dręczące człowieka. I on woła: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Albo też w innym miejscu: jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Jezus, jedyny Zbawiciel świata. Odtąd za świętym Piotrem musimy powtarzać: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Odtąd nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Skoro nie ma w żadnym innym zbawienia, powstaje dla nas nowe, odtąd jedyne i najważniejsze pytanie: w jaki sposób możemy przyjąć to zbawienie i stać się jego uczestnikami? Święty Jan mówi: kto ma Syna, ten ma życie. Co to jednak znaczy mieć Syna? W jaki sposób możemy mieć życie, zbawienie przez to, że mamy Jezusa? Jest rzeczą oczywistą, że tylko On sam, Jezus, może określić sposób, w jaki możemy Go mieć. On jest bowiem Bogiem. On nie może być przez nas wzięty w posiadanie na sposób rzeczy, przedmiotu, poprzez tylko działania odpowiednie podjęte z naszej strony. On tylko może nam dać siebie, dlatego że On sam chce, w sposób wolny. On tylko może określić, w jaki sposób możemy to Jego danie nam siebie przyjąć. Otóż Pismo Święte w sposób jednoznaczny, nie pozostawiający żadnej wątpliwości, wielokrotnie określa, w jaki sposób możemy mieć Jezusa, aby mieć zbawienie i życie. Wielokrotnie sformułowane jest prawo: kto wierzy, będzie zbawiony. Żydzi w Kafarnaum pytają Jezusa: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiada: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Wiele razy zapewnia Chrystus uroczyście: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Do Marty, siostry Łazarza, która się skarży: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat, mówi Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, chociażby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Tym, którzy wierzą, przynosi Chrystus uzdrowienie i odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Na podstawie tych wszystkich wypowiedzi może święty Paweł nauczać zdecydowanie w liście do Rzymian. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Jasno więc dowiadujemy się z Pisma Świętego, że aby dostąpić zbawienia, trzeba uwierzyć w Jezusa, jedynego Zbawiciela. Ale jeszcze musimy dokładniej powiedzieć, w co mamy uwierzyć. W to, że jest On Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, aby nas zbawić, aby umrzeć za nasze grzechy na krzyżu, aby zadośćuczynić za nasze grzechy, aby dać nam odpuszczenie grzechów i życie wieczne, jako dar, niezasłużony przez nas, wypływający jedynie z miłosierdzia Bożego. Dar będący dla nas absolutną łaską, czymś darmo danym, co musimy tylko przyjąć przez wiarę. A więc właściwym przedmiotem wiary według Ewangelii jest zbawienie jako dzieło dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie, ofiarowane nam jako łaska, którą przyjmujemy wiarą. Jest to sprawa niesłychanie ważna, aby to zrozumieć, bo niestety bardzo rozpowszechnione jest mniemanie, że zbawienie jest tylko pewną szansą daną nam przez Boga, którą możemy wykorzystać. Zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli spełnimy odpowiednie warunki i zasłużymy sobie na nie. A więc zbawienie zależy od nas, od naszych uczynków. Stajemy tutaj w obliczu trudnego problemu, będącego przedmiotem odwiecznych sporów, rodzącego wiele nieporozumień. Jest to problem wiara, a uczynki. Zbawienie albo usprawiedliwienie przez wiarę, czy przez uczynki. Spór ten szczególnie określa stosunek katolików do protestantów. Przyjmuje się ogólnie, że protestanci głoszą zdecydowanie zbawienie przez wiarę, niezależnie od uczynków. Natomiast katolicy głoszą konieczność nie tylko wiary, ale i uczynków do zbawienia. Popularnie nawet się często upraszcza to zagadnienie i mówi się tak. Katolicy przypisują protestantom tezę. Możesz grzeszyć ile chcesz, byle byś wierzył i będziesz zbawiony. Natomiast protestanci zarzucają katolikom, że oni głoszą niezgodnie z Pismem Świętym zbawienie przez uczynki człowieka. Jak rozwiązać ten problem? Co mamy czynić, aby się zbawić? Uwierzyć Chrystusowi i przyjąć zbawienie jako dar, czy też zabrać się gorliwie do pełnienia dobrych uczynków, aby zapewnić sobie zbawienie? Jest to prawdziwy dylemat i z obu rozwiązaniami łączy się pewien lęk. Katolicy boją się, że jeżeli zaakcentujemy to pierwsze rozwiązanie, to wtedy może to doprowadzić do lekceważenia grzechów i zaniechania gorliwości w spełnianiu dobrych uczynków. Natomiast protestanci boją się, że przyjęcie drugiego rozwiązania podważy biblijną prawdę o darmowości łaski, o tym, że zbawienie jest wyłącznie dziełem Boga, które staje się naszym udziałem przez wiarę. Otóż powyższy dylemat w gruncie rzeczy jest pozorny. On wynika z jakiegoś powierzchownego rozumienia Pisma Świętego i wynika z jakiegoś błędnego rozumienia nauki kościołów. To znaczy katolicy błędnie rozumieją naukę protestantów i odwrotnie. Bo w gruncie rzeczy ani protestanci nie uczą, że dobre uczynki są niepotrzebne i że można grzeszyć, byleby się miało wiarę. Ani też z drugiej strony katolicy nie uczą, że uczynki człowieka same z siebie mają moc zbawczą i mogą usprawiedliwić człowieka przed Bogiem. W jaki więc sposób właściwie należy pojmować stosunek wiary do uczynków płynących z wiary? Aby znaleźć właściwe rozwiązanie problemu, sięgnijmy jeszcze raz do Ewangelii. Kluczowy tekst to przypowieść o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przypowieść ta przede wszystkim charakteryzuje postawę religijną faryzeuszy. Byli to ludzie prześcigający się w gorliwości w wypełnianiu przepisów prawa, w spełnianiu dobrych uczynków. Wierzyli przy tym, że te uczynki zapewnią im zbawienie. Bóg w nagrodę za wierne wypełnienie uczynków prawa musi im dać Królestwo Boże jako nagrodę. Była to więc postawa samousprawiedliwienia się przed Bogiem, postawa samowybawienia. Chrystus stanowczo odrzuca taką postawę. I tu leży najgłębsza przyczyna tej nieprzejednanej postawy Chrystusa wobec faryzeuszy, a raczej wobec postawy przez nich reprezentowanej. Postawa ta jest ostatecznie wyrazem ludzkiej pychy przed Bogiem, pychy z kolei rodzącej zakłamanie i obłudę. Bo gdy człowiek stanie przed Bogiem w całej prawdzie, w pokorze, jak ów celnik, musi uznać swoją grzeszność, niegodność i nieudolność do autentycznego dobra i bezinteresownej miłości. Ta postawa prawdy wewnętrznej, pokory, czyni dopiero człowieka zdolnym do zawierzenia Bogu i zdania się na Jego miłosierdzie. Takiej postawy oczekuje Chrystus i ona uzdalnia do przyjęcia zbawienia. Święty Paweł, dawny Szaweł, gorliwy faryzeusz, najlepiej zrozumiał później błędność postawy chlubienia się przed Bogiem z uczynków zakonu i stał się gorliwym głosicielem Ewangelii o zbawieniu przez wiarę Chrystusa, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem. Kościół w swoich dziejach zawsze bronił tej biblijnej nauki o darmowości zbawienia, łaski, o zbawieniu przez wiarę. W średniowiecznych dyskusjach na temat stosunku łaski do wolnej woli została odrzucona koncepcja tzw. synergizmu, głoszącego, że czyn zbawczy jest wynikiem sumowania się dwóch energii, łaski i woli człowieka. Ilustruje to następujący przykład, który stosowano właśnie w ramach wykładów na ten temat. Mianowicie środkiem rzeki jest holowana łódź przeciw prądowi. Do tej łodzi są przyczepione dwie liny. Za jedną linę ciągnie ktoś na lewym brzegu, za drugą na prawym brzegu. I w wyniku sumowania się tych dwóch energii łódź posuwa się do przodu. Otóż mówiono, na tym polega synergizm. Dwie energie, człowiek i Bóg, obaj ciągną i w wyniku sumowania się wysiłku człowieka i łaski Bożej powstaje czyn zbawczy, zbawienie. Otóż ta nauka z punktu widzenia katolickiego jest błędna, dlatego że Pismo Święte jasno zaświadcza, że zbawienie jest wyłącznie dziełem łaski Bożej. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Chrystus. Dlatego nie możemy sobie wyobrazić zbawienia jako wyniku współdziałania Boga i człowieka, z których każdy coś wnosi dla zbawienia. Oczywiście, że Bóg działa przez człowieka, ale łaska Boża przenika jak gdyby od wewnątrz człowieka, porusza jego wolę. Wprawdzie człowiek działa, współdziała w sposób wolny, ale musi mieć tę świadomość, że to jego współdziałanie jest dziełem łaski i ta jego wolność jest również już dziełem łaski Ducha Świętego. Człowiek więc nie może się chlubić przed Bogiem, nie może sobie przypisywać zbawienia, ale wszystko, całą chwałę oddaje Bogu, bo tylko dzięki Jego łasce może człowiek być zbawiony. Otóż jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna i my katolicy nie możemy głosić innej nauki. Natomiast protestanci nie odrzucają potrzeby dobrych uczynków. Nie odrzucają na przykład tekstu z listu świętego Jakuba, apostoła, który mówi w ten sposób. Jakiż z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, A ktoś z nas powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, na co się to przyda. Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć, ty masz wiarę, a ja spełniam dobre uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest Bóg, słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Otóż słowa powyższe nie są sprzeczne ze słowami świętego Pawła z listu do Rzymian. Jest prawdą, że tylko wiara w Chrystusa ma moc zbawczą. Wiara natomiast przynosi owoce dobrych uczynków, z których człowiek nie może się chlubić, bo one są dziełem Ducha Świętego w nas. Problem wiara, a uczynki jest problemem bardzo dyskutowanym. Napisano o tym całe tomy. Jest to jednak problem bardziej teoretyczny. Właściwie nie jest to problem dla konkretnego człowieka, który ze swoją wiarą staje w obliczu Chrystusa, który do Niego się modli. Bo wtedy sytuacja nasza jest taka, że wiemy, iż wszystko zawdzięczamy Chrystusowi, a równocześnie wyrażamy swoją gotowość spełniania Jego woli. Nie chcemy Go zasmucać, bo Go miłujemy i dlatego spełniamy dobre uczynki. A jak nam się nie uda, jak upadniemy ze słabości, nie rozpaczamy, bo wiemy, że Chrystus jest gotów nam znów przebaczyć i możemy wrócić do Niego i zacząć od nowa, opierając się na Jego miłosierdziu i na Jego łasce. I my chcemy teraz na zakończenie tego rozważania stanąć z naszymi problemami przed Chrystusem, żywym naszym Panem i Zbawicielem. Wiemy, że tylko w Nim jest zbawienie i dlatego zapraszamy Go w sposób bezpośredni, osobisty, żeby wszedł w nasze życie i stał się naszym Panem i Zbawicielem. Módlmy się więc razem do Niego. Panie Jezu, wierzę w Ciebie. Wierzę, że mnie widzisz i słyszysz, bo mnie miłujesz. Staję przed Tobą ze wszystkimi moimi problemami, z moimi grzechami, z moją słabością, z moją chorobą duszy, z cierpieniami ciała. Wszystko Tobie oddaję. Czynię to z ufnością, bo powiedziałeś, niezdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy i źle się mający. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Przyjmij mnie i zbaw mnie od grzechu i od śmierci. Ty tylko masz moc zbawienia mnie. Chcę, abyś był moim Panem. Chcę Ci służyć z radością, ale jestem słaby i znów mogę upaść, stać się niewierny, ale wtedy chcę wrócić do Ciebie czym prędzej, bo wiem, że mi przebaczysz i pozwolisz zacząć od nowa. O Jezu, dziękuję Ci za to, żeś mnie zbawił, że jesteś moim Zbawicielem. Bądź również moim Panem. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.